Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się śmierci naszej. Między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Akt oddania się Matce Bożej. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościoła. Czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, rodzina, parafia i cała ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twojego Syna. Amen. W celu uzyskania odpustów odmówmy jeszcze w intencjach papieskich: Ojcze nasz, zdrowaś Mario i chwała Ojcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gromadzimy się na mszy świętej w Bridgeport w Connecticut na 31. niedzielę zwykłą, która jednocześnie poprzedza właściwie już nasze wejście w obchód uroczystości Wszystkich Świętych. Jutro uroczystość Wszystkich Świętych, dzień, kiedy czcimy zasługi Wszystkich Świętych Pańskich, a we wtorek dzień zaduszny, czyli dzień naszej szczególnej modlitwy za zmarłych. Ta modlitwa będzie nam teraz towarzyszyć przez cały tydzień. Trwać będzie bowiem nowenna za wszystkich zmarłych, a więc niech ta modlitwa będzie rzeczywiście naszą łącznością dziękczynną za życie naszych zmarłych, których polecamy Bożemu miłosierdziu. Dziś po mszy świętej zapraszam na procesję do Stratford na Wiemy, że jest to połączone z możliwością uzyskania odpustu zupełnego, który ofiarujemy za naszych zmarłych. Ten odpust został w tym roku przedłużony na cały miesiąc listopad, a więc niech będzie to szczególna nasza modlitwa za zmarłych. Dziś wieczorem adoracja Najświętszego Sakramentu przebłagalna od 7 do 10 w nocy w ciszy. Zapraszam, aby przyjść do kościoła, włączyć się w modlitwę uwielbienia Pana Jezusa, szczególnie w czasie, kiedy potrzebujemy tej modlitwy. Dzieci dzisiaj były już na mszy świętej, bardzo wiele dzieci ledwo się tu pomieściły, przebrane, ubrane za świętych, za aniołków. Również była piękna akademia przygotowana przez polską szkołę w sali parafialnej, gdzie poszczególne klasy przedstawiały życie poszczególnych świętych. Zapraszam, aby w internecie zobaczyć relacje. Naprawdę warto, dzieci włożyły dużo pracy. W tym tygodniu, kochani, pierwszy piątek miesiąca oraz pierwsza sobota miesiąca bardzo serdecznie zapraszam do modlitwy, a więc nasze szczególne modlitwy pierwszopiątkowe. Przypominam, że każda msza święta wieczorna w pierwszy piątek to nasza msza wspólnotowa w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Mamy specjalną skrzyneczkę przy świętym Józefie, którem można wrzucić ofiarę. Dołączamy w takim razie naszą modlitwę. Każdy pierwszy piątek miesiąca, msza święta wieczorna w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, a po mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie również jesteśmy zaproszeni, aby modlić się przed Najświętszym Sakramentem za zmarłych w czyśćcu cierpiących. Pierwsza sobota, a więc również zbliżamy się do pierwszej niedzieli, wymiana tajemnic różańcowych. Bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajmy o naszym spotkaniu wszystkich różan. Moi drodzy, dziś atmosfera bardzo podniosła, a więc cieszymy się z tego, że wszyscy święci nas wspierają. Bardzo zapraszam na mszę świętą jutro. Jest to dodatkowa msza święta wieczorna w uroczystość Wszystkich Świętych. W dzień zaduszny, czyli we wtorek, w biuletynie tego nie ma, będzie dodatkowa msza święta poranna o godzinie 8 i msza święta wieczorna. Także bardzo serdecznie zapraszam. Będą trwały wypominki, to nie wziął karteczki. Również zapraszam, aby wypominki zapisać imiona, nazwiska naszych zmarłych. Są to wypominki różańcowe, podobnie jak w poprzednim roku. Kapłan będzie odczytywał intencje, nazwiska, imiona zmarłych, po czym różne nasze grupy parafialne będą prowadziły modlitwę różańcową. To przed każdą jedną wieczorną mszą w miesiącu listopadzie. Te wypominki tutaj przy wyjściu można sobie karteczkę wziąć i proszę, żeby przynosić je do nas, do kapłanów albo do zakrystii. Trwa wycena prac na naszej wieży. Nie jestem jeszcze w stanie ile będzie kosztować odbudowa iglicy. Także za tydzień będę się dzielić tymi informacjami, ale już dzisiaj dziękuję za wszelkie wsparcie i każdą dobrą inicjatywę. Przez ostatni tydzień bardzo wiele tych pomysłów przyszło. Jestem wdzięczny za wszystko, za każdą dobrą myśl. Obserwujcie, śledźcie.
już niedługo ruszamy z naszą akcją z pierogami. Będzie bal charytatywny w styczniu, który cały dochód zostanie przeznaczony na remont wieży. Tych pomysłów jest bardzo wiele. Jeżeli ktoś z naszych drogich parafian ma jakiś pomysł, jak uzyskać dodatkowe środki na ten projekt, bardzo zapraszam o kontakt. Dzisiejsza msza święta jest sprawowana w intencji ze świętej pamięci Aurelię i Jana Zakrzewskich, a my również zanieśmy do ołtarza teraz w cichej modlitwie nasze intencje. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam, adiutorium nostrum in nomine Domini, vesi celum et terram, procedamus in pace. In nomine Christi. Amen. Na rozpoczęcie zaśpiewajmy Ojcze z niebios, strona 63.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pana z wami. I z Duchem Twoim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wysokości Bogu. Pana ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzień.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą. Daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: będziesz się bał Pana Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja Tobie rozkazuję wypełniać, Tobie, Twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego. Ja byś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci nakazuję. Oto Słowo Boże. Bogu. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wielu było kapłanów poprzedniego przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Potrzeba nam było arcykapłana,
świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo Bożonej po nadaniu prawa ustanawia Syna doskonałego na wieki. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Boga swego drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego przykazania. Całowania i ofiary. Jezus, widząc rozumiał, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I już nikt więcej nie odważył się go pytać. Oto słowo Pańskie. Słowo Boże, które liturgia Kościoła nam dziś podarowała, ukazuje nam jedną z najważniejszych reguł w świecie żydowskim. Shema Izrael, słuchaj Izraelu. Tak świetnie. Pudełeczkach, noszą to do dziś, zawijając głowę w szal do modlitwy,
skrywają pudełeczko z tymi słowami na swoim czole. Jest to symbol, że właśnie to słowo ma być czymś najważniejszym w ich modlitwie i w ich życiu. Nic dziwnego, że kiedy uczony w piśmie przychodzi do Jezusa i pyta o najważniejsze przykazanie, właśnie jako odpowiedź słyszy te słowa. Będziesz miłował Pana Boga. Całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą mocą. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest jeden. Jeden, prawdziwy i żywy. Zatem słowa z Pisma Świętego były dla Żydów drogowskazem. Nie ma pobożnego życia, umiłowania. Całym umysłem, całą mocą, jak żyje, jak postępuje. Wszystko to ma uwielbiać Pana Boga. Nie ma żadnego zdziwienia tu. Każdy wierzący, praktykujący Żyd wiedział, że to najważniejsze przykazanie. A jednak Pan Jezus natychmiast dodaje do tego przykazania miłości Boga drugie przykazanie. Będziesz miłował swego bliźniego. Siebie sam. Tradycyjny obraz to jakby dwie linie, które kreślimy w naszym życiu. Dwie linie, które są zakreślane przez nasze uczynki, przez nasze myśli, przez nasze modlitwy. Jedna to ta do nieba, do Boga, do tego, który nas stworzył, który jest jako jedyny Panem i Bogiem. Będziesz miłował Go z całego serca, z całego umysłu, mocy, sił. Tam, do Boga. Ale drugie przykazanie, które Jezus natychmiast stawia w tym pierwszym, kreśli linię, jakby miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Domyślamy się, że kreśląc dwie linie do góry, do dołu i w bok, nad naszym życiem zaczynamy kreślić najświętszy znak wiary, znak krzyża. Tradycja modlitwy Kościoła katolickiego umiejscawia ten znak w centralnym miejscu ołtarza. Wszystko, co dzieje się w świętej liturgii, jak widzimy, zmierza tam, do krzyża, pod krzyż. I tak jak przynosisz na mszę świętą swoje życie, tak i ten krzyż staje się symbolem miłości Boga i bliźniego. Jeśli któraś z tych linii jest niewyraźna, jeśli któraś z tych linii drży, bo jej nie ma, jest za słaba, nie ma krzyża. Krzyż jest niepełny. Nasze uwielbienie Pana Boga, również udział w Najświętszej Ofierze, jest niepełne. Bo jeśli tylko miłowalibyśmy Pana Boga, a bylibyśmy złymi ludźmi wobec drugiego człowieka, chowali urazy, trzymali wszystko, co złe, a jeszcze niszczyli drugiego człowieka, jakiż to krzyż? I tu, kochani, dochodzimy do bardzo ważnego momentu w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy patrzymy na ten krzyż, a bardzo prosto spojrzeć, bo wszyscy patrzymy w tym samym kierunku, do Jezusa. Widzimy święty znak naszej wiary. Krzyż towarzyszy każdej Twojej modlitwie. Krzyż towarzyszy błogosławieństwom. Krzyż towarzyszy naszemu życiu. Jeżeli brakuje nam miłości bliźniego, krzyż jest niepełny.
I jeszcze jedno. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To tak jakby na przecięciu tych dwóch kierunków jeszcze była moja osoba. Moja własna, ja sam. Jeśli nie akceptuję mojego życia, nie kocham, nie szanuję, właśnie w imieniu Boga, dlatego że Bóg mnie umiłował, nie jestem w stanie szanować drugiego człowieka. Miłość Boga i bliźniego, jak siebie samego, to pełen obraz wszystkich naszych relacji w życiu. Do Boga, Stworzyciela, Zbawiciela i Odkupiciela, do siostry i brata w moim życiu i do siebie samego. Prośmy Pana Boga również w tej Eucharystii, aby swoją miłosierną ręką zakreślił nad naszym życiem krzyż. Nie jakieś ułomne kierunki, ale pełen krzyż Jego błogosławieństwa. Krzyż, który wyzwala. Krzyż, który odkupia. Krzyż, który wyrywa nas z naszych grzechów, słabości, z tego wszystkiego, co nas oddziela od Boga. Prośmy, aby Jezus zakreślił nad nami, nad Tobą i mną, swoją przebitą dłonią krzyż. Aby nasze życie było święte, jak najświętsze, jak najbliższe Bogu, jak najpiękniejsze. I wtedy, moi drodzy, nasz udział w Najświętszej Ofierze, nasza msza święta, nasza modlitwa przyniesie błogosławione owoce, tak jak przynosiła w życiu świętych. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego. Jako znajmie Pismo, wstąpił do niej, siedzi po prawicy i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Panu Jezusowi, który zaprasza nas do kroczenia drogą miłości do Pana Boga i bliźniego i zdobywania w ten sposób Królestwa Bożego, przedstawmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za chrześcijan, aby nie ustawali w wiernym wypełnianiu przykazania miłości Pana Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, a w szczególności biskupa Franka, kapłanów, diakonów i osoby życia konsekrowanego, aby przybliżali ludzi do Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, aby panowały w nich pokój i zgoda.
oraz wzajemna życzliwość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za bezrobotnych, aby znaleźli odpowiednią pracę i mogli zapewnić godne warunki życia sobie i swoim rodzinom. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, a w szczególności za Aurelię i Jana Zakrzewski, aby doświadczyli przebaczającej miłości Pana Boga i radowali się udziałem w wiecznym Królestwie Bożym. Aby udział w świętych tajemnicach wiary był umocnieniem na naszej drodze miłości Pana Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze pokorne prośby i wspomagaj nas w dążeniu do obiecanego zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki. Zaśpiewajmy, kłaniam się Tobie. Strona 88. Kłaniam się Tobie.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ta Eucharystia wzniesie się do Ciebie jako ofiara czysta i wyjedna nam dary Twojego miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, swoją prowadził wstęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramę nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i z jednoczonym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i głosimy śmierć Twoją, mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejdźmy na tę, którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posilni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Ojcem naszym Franciszkiem, świętym Antonim, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprawiła cały pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Franka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwa, kupiony. Te łaskawie modlitwy zgromadzone tej wierze przed Tobą. Dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Chrystusa. Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu. Panie, dzieli naszego Królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jest przez wieki. Strona 139.
Uwielbiajcie z tych serc bijące dzwony. Padnij na kolana przed nim ludu utrucony. Ona suszy twoje łzy, on ratunkiem będzie ci.
Panu ziemię, osławcie wszystkie światła strony. Światła strony. Niebo jęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemię, osławcie wszystkie światła. Panie nasz Boże, pomnóż w nas działanie swej mocy i przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego, którego zadatek otrzymaliśmy w Najświętszym Sakramencie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną, niech go Bóg poskromi. Pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Na zakończenie zaśpiewajmy pod Twą obronę. Strona... Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagrażasz los. Benedicamus Domino, Deo gratias.